Proszę Państwa, tak tutaj dla informacji dodam, że swego czasu w 1971 roku uczestniczyłem w interdyscyplinarnej konferencji demograficznej, w której również uczestniczył ówczesny krajowy specjalista do spraw ginekologii i położnictwa, który wyraźnie powiedział, że optymalny wiek dla pierwszej ciąży to jest 20-24 lata, a następne to już mogą być nawet i do 50. Jeżeli ta pierwsza ciąża nie nastąpi między 20-24, to potem prawdopodobieństwo różnych komplikacji rośnie. No w ostateczności jeszcze 25-29. Mówimy o pierwszej ciąży, więc jak widzimy, specjaliści niemieccy III Rzeszy znali się na ginekologii i położnictwie i bardzo precyzyjnie planowali politykę depopulacyjną w stosunku do ludności polskiej. Główny specjalista, którego cytowałem, to profesor Roszkowski wtedy był i jego następcą był profesor Michał Troszyński, również o tych sprawach mówił wiele razy. Proszę Państwa, ale potem w trakcie rozwoju wojny i również kolejnych podbojów niemieckich został opracowany Generalny Plan Wschodni Reichsführera SS, którego również tłumaczenie znajduje się, z kolei wracam do tego zeszytu drugiego z 58 roku, zeszytów oświęcimskich. I w 42 roku właśnie tenże dr Erhard Wetzel, radca w Urzędzie do Spraw Rasowo-Politycznych NSDAP, w 42 roku opracował bardzo ciekawy tekst, w którym czytamy między innymi, cytuję: celem niemieckiej polityki ludnościowej na rosyjskim terenie będzie musiało być sprowadzenie liczby urodzin do poziomu leżącego poniżej liczby niemieckiej. To samo zresztą powinno odnosić się także do szczególnie płodnej ludności kaukaskiego terenu, a później częściowo także do Ukrainy. Na razie leży w naszym interesie powiększenie liczby Ukraińców jako przeciwwagi w stosunku do Rosjan. Nie powinno to jednak doprowadzić do tego, aby Ukraińcy zajęli później miejsce Rosjan. Dalej cytuję. Aby doprowadzić na wschodnich terenach, tu moja stawka, oczywiście to dotyczy nie tylko Rosjan, ale również Polaków i innych wymienionych narodów. Aby doprowadzić na wschodnich terenach do znośnego dla nas rozmnażania się ludności, jest nagląco konieczne zanikanie na wschodzie tych wszystkich środków, które zastosowaliśmy w Rzeszy celem podwyższenia liczby urodzin. Na terenach tych musimy świadomie prowadzić negatywną politykę ludnościową. Poprzez środki propagandowe, a w szczególności przez prasę, radio, kino, ulotki, krótkie broszury, odczyty uświadamiające itp., należy stale wpajać w ludność myśl, jak szkodliwą rzeczą jest posiadanie wielu dzieci. Powinno się wskazywać koszty, jakie dzieci powodują, na to, co można by zdobyć dla siebie za te wydatki. Można wskazywać na wielkie niebezpieczeństwa dla zdrowia, które mogą grozić kobiecie przy porodzie itp. Obok tej propagandy powinna być prowadzona na wielką skalę propaganda środków zapobiegawczych. Przemysł produkujący tego rodzaju środki musi zostać specjalnie stworzony. Nie może być karalne zachwalanie i rozpowszechnianie środków zapobiegawczych, ani też spędzanie płodu. Należy też w pełni popierać powstawanie zakładów dla spędzania płodu. Można wykształcić na przykład akuszerki lub felczerki w robieniu sztucznych poronień. Im bardziej fachowo będą przeprowadzone poronienia, tym większego zaufania nabierze do nich ludność. Rozumie się samo przez się, że i lekarz musi być upoważniony
do robienia tych zabiegów, przy czym nie może tu wchodzić w rachubę uchybienie zawodowej lekarskiej godności. Należy również propagować dobrowolną sterylizację. Nie powinno się zwalczać śmiertelności niemowląt. Nie może mieć miejsca również uświadamianie matek w zakresie pielęgnacji niemowląt i chorób dziecięcych. Trzeba się starać o to, aby wykształcenie rosyjskich lekarzy w tych dziedzinach wiedzy było możliwie jak najmniejsze. Nie wolno popierać domów dziecka i tym podobnych instytucji. W każdym razie całkowite biologiczne wyniszczenie Rosjan nie może tak długo leżeć w naszym interesie, jak długo nie jesteśmy sami w stanie zapełnić tego terenu naszymi ludźmi. W przeciwnym bowiem razie inne narody objęłyby ten obszar, co również nie leżałoby w naszym interesie. Naszym celem przy wprowadzaniu tych środków jest tylko, ażeby Rosjan o tyle osłabić, ażeby nie mogli nas przytłaczać masą swoich ludzi. Nam, Niemcom, chodzi tylko o to, ażeby naród rosyjski osłabić do tego stopnia, aby nigdy nie był on w stanie zagrażać niemieckiemu przewodnictwu na europejskim terenie. Do tego celu przybliżają nas wyżej wskazane drogi. Należy pamiętać również o tym, że stłoczenie mas ludzkich w miastach fabrycznych jest niewątpliwie najodpowiedniejszym środkiem ograniczenia rozmnażania się ludności. Powyżej omawiana propaganda i uświadomianie da się bowiem w miastach o wiele łatwiej przeprowadzić niż na wsi, zwłaszcza gdy chodzi o rozległe przestrzenie wschodu. Koniec cytatu. Ale proszę Państwa, tu jest też ciekawy fragment dotyczący Polski. Tak już explicite Polski. I tutaj również cytuję ten generalny plan wschodni Reichsführera SS, cytuję: powinno być oczywiste, że polskiej kwestii nie można rozwiązać w ten sposób, że zlikwiduje się Polaków, podobnie jak Żydów. Tego rodzaju rozwiązanie kwestii Polski obciążyłoby naród niemiecki na daleką przyszłość i odebrałoby nam wszędzie sympatię, zwłaszcza, że inne sąsiednie narody musiałyby się liczyć z możliwością, iż w odpowiednim czasie potraktowane zostaną podobnie. Moim zdaniem musi zostać znaleziony taki sposób rozwiązania kwestii polskiej, ażeby wyżej wskazane polityczne niebezpieczeństwa zostały sprowadzone do możliwie najmniejszych rozmiarów. A dalej, koniec cytatu, dalej te takie środki jak w Rosji. Proszę Państwa, można by to nazwać Entlösung der polnischen Frage, dosłownie. Czy i w jakim stopniu, w ilu procentach ten plan jest w tej chwili w Polsce wykonywany, to już Państwo sami sobie powinni odpowiedzieć. Natomiast uważam, że należałoby przede wszystkim naszych polityków z parlamentarzystami na czele w tych sprawach uświadomić, dlatego że podejrzewam, że ci, którzy błądzą, po prostu tych materiałów nie znają. Apeluję do Państwa, żeby naszym politykom te materiały jak najszerzej dostarczać. W tej chwili populacja polska, jak wspomniałem już, reprodukuje się tylko w około 60%. To znaczy, jeżeli taki trend by się utrzymywał, to do końca tego wieku praktycznie narodu polskiego nie będzie. I to są prognozy, które przy pomocy metod socjocybernetycznych żeśmy opracowali, ale których żadne tradycyjne medium, prasa, radio, telewizja nie chcą publikować. Publikuje się, no sprawdźcie to sami, nie musicie mi tu wierzyć na słowo, w roczniku statystycznym prognozy dla Polski są do 2035 roku. No to wtedy jeszcze tej katastrofy nie widać. Ale już Eurostat ma dalsze prognozy, tyle że w Polsce się ich nie publikuje dla tubylców, a my metodami socjocybernetycznymi opracowaliśmy jeszcze dalej. Proszę Państwa, co można tutaj powiedzieć, jeśli chodzi o generalny plan wschodni? Niedawno nawet jeździła taka wystawa po kraju poświęcona generalnemu planowi wschodniemu. Ale cóż tam na tej wystawie było? Ano mówiono o wysiedleniach, przesiedleniach,
zamojszczyźnie i tak dalej. No proszę Państwa, akurat mówiono o tej części Generalnego Planu Wschodniego Reichsführera SS, która nie jest w Polsce realizowana w tej chwili i podejrzewam, że nikt nie planuje w stosunku do Polski, nawet w przyszłości. No, według mnie nawet żadne najtajniejsze służby naszych wrogów akurat takich działań nie planują, dlatego że Polacy sami emigrują. To po co ich przesiedlać, wysiedlać? To powoduje koszty, opór, a w tej chwili Polacy sami się przesiedlają. Natomiast, proszę Państwa, na tej wystawie i w różnych artykułach w prasie katolicko-narodowej, jakby nie było, o tej neomaltuzjańskiej części Generalnego Planu Wschodniego ani słowa, a w szczególności nie znalazłem żadnych cytatów z tych zeszytów oświęcimskich. Proszę Państwa, no apeluję przede wszystkim do mediów, żeby te upowszechniły, te media tradycyjne. Obawiam się, że ten apel to będzie wołanie na puszczy, ale do słuchaczy apeluję, żeby to jak najszerzej upowszechniały przy pomocy internetu przede wszystkim, bo to jest jeszcze jedyne wolne medium, w którym no, cenzura trochę działa, ale słabo i całego internetu się nie da ocenzurować, bo to by była walka już nie z wiatrakami, ale walka z wiatrem, który i tak będzie wiał. Więc proszę Państwa, apeluję do upowszechniania tego tekstu w internecie jako informacja, w myśl zasady, że nie ma ludzi złych i dobrych, ja nikogo nie chcę tu krytykować ani potępiać. Po prostu, proszę Państwa, są ludzie źle poinformowani, dobrze poinformowani, to radzę tych źle poinformowanych doinformować. Dziękuję.